Dzień dobry, witam moi mili, witamy Państwa na kanale Gen Z w ten przemiły, przecudowny listopadowy wieczór. I jako, że jest taki długi, nieprzyjemny, no to dzisiaj obejrzymy sobie filmy zgłoszeniowe. Filmy zgłoszeniowe do Twoje 5 minut. Jako, że się troszkę stresujemy tym, jak te nasze filmy zostaną odebrane, zapraszamy do lajkowania, do zostawienia subskrypcji. Zapomnieć. Nad naszymi głowami pojawiają się nasze Instagramy, dobrze, że Wika przypomniała. Poza Bartkiem, bo on sobie musi zasłużyć na te swoje, na swoje shoutouty. On może mieć gęgarka Instagrama. No właśnie. Właśnie, idealny. Dobra, słuchajcie, zaczynamy oglądać. Pierwszy jest film Bartka. Tak. Podoba mi się miniaturka. Tak. Bardzo ładna jest. Ej, szczerze, bo to było tak na naszym telewizorze już przez chwilę i ja w ogóle niszczyłam, że to jest twój filmik. No. I pierwsze co powiedziałam, to co to jest za mix Karola z Mini Mike'iem? I chciałam powiedzieć, i ten gość w środku wygląda jak ty. Tak, podobna bluza. A ty chcesz być youtuberem i dajesz film poniżej 8 minut, stary? Tak, bo ty jest na prywatnym i tak tego nie monetyzuje, także spokojnie, spokojnie. A jak tam film z psem, monetyzacja? Nie, pomińmy ten temat, proszę bardzo, oglądamy. Dzień dobry wszystkim, cześć, jestem Bartek. Pochodzę z Kielc, mieszkam i pracuję w Krakowie. Jak dowiedziałem się, że szykujecie jako ekipa coś dla początkujących twórców, dla osób, które jeszcze nie rozpoczęły przygody z YouTube'em, z internetem, z influencerstwem. Dlatego, że zobaczyłem w tym okazję dla siebie, ponieważ od zawsze miałem naprawdę wielkie marzenie, żeby tworzyć, żeby uzewnętrzniać siebie. Nauczyłeś się dynamicznie i dużo mówić. Tak. Tak. Pewnie się stresowałeś tu. Zupełnie inaczej się tutaj wypowiadasz. No, ale patrzcie, pytania. Bardzo chętnie odpowiem na pytanie. A nie mam z tym żadnego problemu. Nie słuchacie. Tu trochę proszę. Musicie słuchać. To jest. To jest. Co sprawia ci przyjemność? Już pokazuję. Jaki montaż! O! To było pytanie o moją pasję w ogóle. Jeśli mógłbyś wybrać supermoc, to jaką i dlaczego? Nad tym pytaniem zastanawiałem się zdecydowanie najdłużej z wszystkich pytań. Nie miałem pojęcia, co wybrać, ale okazało się, że odpowiedź przyszła sama i to z dużym impetem. Nasze pytanie brzmi, nie mam go dokładnie zapisanego, ale coś o trzech cechach, jakie wymienili do mnie moi znajomi. Nie ma ich przy mnie, ale możemy zadzwonić. Halo, halo Bartku, cześć. Pozdrawiamy Bartule w ogóle serdecznie. To jest trzeci Bartek, mój ziomeczek. Trzeci Bartek. Tak. Halo, cześć Bartku, słuchaj, dzwonię do ciebie, bo mam takie pytanko. Bardzo ten... Ja mam do ciebie lepiej pytanko. Powiedz mi, jak mam wytłumaczyć klientowi, że szyby, które ostatnio oklejałeś u niego 2 tygodnie temu, otwierają się tylko do połowy. Mało tego, ręce były tak zaciągnięte, że musiałem z Bartkiem we dwóch go odciągać, żeśmy z lawety zjechali. Słuchaj, przyjechałeś do mnie ledwo na weekend. Nie wiem, nagrywasz jakieś filmy, jakieś głupoty robisz, a samochody są w takim stanie. Ty wiesz, że farbę się miesza przed nałożeniem, lakier? Jak ja mam powiedzieć klientowi, nie wiem, ta farba tutaj w połowie, ona się zmienia w inny kolor, a to tak ma być. W ogóle historia jest taka, że my to 5 razy nagrywaliśmy, już nie miałem siły. Odnośnie pytania, nie wiem, popek albo dubiel. Któryś z tych dwóch. Bo wiecie, pytanie było, kim bym chciał być na, jakby się mógł zamienić ciałem. Pytanie, jak radzisz sobie ze stresem? Aczkolwiek mam taki jeszcze jeden sposób i chętnie go pokażę. Chodźcie! Ile razy? Ile razy? Na cztery, nie macie na 4 spustki? Nie, nie. Co wy? Mama. A nie wiem, czy to można wstawić, bo to nielegalne tam się wbijać na to piętro. To jest najwyższe piętro w szkieletorze. Będzie winda. Ale chciałem to zobaczyć. Byłeś obsrany? Bardzo. Ty no, wciąż paty z kim się całują? No i to jest takiego, ja strasznie cringe'uję, nie mogę tego oglądać. Ale to tak jest po prostu, ja też cringe'uję strasznie. Ja też. O, nie widać. Ale gdzie było na tej. Także to by było na tyle. No już serio, tyle? Ma na 6 minut, no. Ma na wszystkie. Wika się dziwi, jak on go wybrał w ogóle, Karol? Dlaczego? Po co? Nie? W sensie, też bym cię wybrała. Jakby dużo fajnych rzeczy tam dodałeś, na przykład co z tym gotowaniem. Miłego dnia, życzę. Ale mega cicho, w sensie teraz zarąbiste jest w tobie to, że się tak otworzyłeś. Nie, nie, chodzi o to też, że my cicho mamy telewizor, bo Przemek promowuje. Cicho, kurde, bo nie będzie na kamerze. Nie, ja.
Moi mili, słuchajcie, ja wam powiem, że to jest w sumie przerąbane. Zdawałem sobie sprawę z tego, że będę trochę... Natalia, przeszkadzam ci? Zdawałem sobie sprawę, że będę trochę cringe'ował z tego. To były takie bardzo, bardzo początki. Też widzę, nie wiem jak wy możecie ocenić, i wy widzowie też, zmianę, jaka zaszła. Niekomfortowo się czuję, niekomfortowo. Lubiłem tamtego Bartka, w sumie to cały czas ten sam Bartek, ale kurczę... Dużo się już pozmieniało. Ale dużo jest takich rzeczy, które... Patrzcie, a to ile było? Za 3 miesiące temu? 180 tysięcy mniej followersów. Tak, to było 180 tylko. Temu. Ale jakby faktycznie też widzę w sobie zmianę, może troszeczkę tak zauważycie, że w tym filmie byłam taka energiczna i tak dalej. Robiąc filmy do Twojej 5 minut, troszeczkę gdzieś tam się musiałam zżyć bardziej z ludźmi niż być taką dominującą osobą, dlatego też jestem troszeczkę taka inna i nie ukrywam, że Twoje 5 minut wpłynęło jakoś na mój sposób opowiadania się, charakter i tak dalej. Więc ten film jest cringe'owy, bo strasznie na nim drę mordę, od razu mówię. Ej, teraz jak tak zapowiedziałaś, to jestem mega ciekawa. Ej, ten film ma 5 miesięcy! To totalnie jestem teraz inną osobą. Siema! Wole ściuła! Mój alkohol moim statywem. Uda się, czy się nie uda? Profesjonalny youtuber zawsze powinien mieć jakiś statyw, no. Zobaczymy, może się uda. Cześć, jestem Fausti, mam 21 lat. Aktualnie mieszkam i studiuję w Warszawie. No i też pracuję. Pracuję jako... A mówię, że klidżą, w ogóle nie ma klidżą. No poczekaj, to poczekaj. Ja, no. Dobrze, to czy jako drugi reżyser jednej z warszawskich firm. Tyler One zrobił. A wręcz przeciwnie, bo w 2012 roku założyłam kanał, na którym prawdopodobnie właśnie oglądacie ten film. Swoje 5 minut sławy miałam w 2015 roku i 2016 roku. A ty to powiedziałeś przed tym, jak wiedziałaś nazwę swoich filmów. A może to dzięki tobie się nazywa swoje 5 minut. Do dzisiaj. W sumie coś tak cały czas obracam się w tym świecie, chociaż mnie w nim nie ma od dłuższego czasu. Fajnie się ciebie słucha, fest! Jak sobie ubzduram, że coś zrobię, to ja to zrobię. Wiadomo, że fajnie byłoby się z tego utrzymywać. Ale dla mnie najważniejsze w tym momencie jest to, by zacząć żyć. Wiesz, ten czas leci mi przez palce, a ja nic ciekawego w swoim życiu nie zrobiłam przez ostatnie 2 lata. 3 cechy wymieniliby we mnie znajomi? 3? To bardzo mało wymienić 3 rzeczy. Myślę, że na pewno powiedzieliby, że jestem osobą pracowitą, szczera, empatyczna. A jak na spotkaniu o pracy, szczera, zawsze na czas. Moją największą wadą? Kurczę, nie, no bo jestem perfekcjonalistą, a tak sobie tego nie lubię. Jezus, pracoholikiem. Perfekt. Zawsze zostaję dłużej w pracy, a nie wiem po co. No, ale nie, nienawidzę prawda. Tego. Zawsze zostawałam dłużej. Gwarantuję wam, nie znacie ani jednej takiej osoby jak ja, która ma tyle, ale ja zgadzam się. Nie, jak radzę sobie w sytuacjach stresowych? Nie radzę sobie. Tak, na ogół sytuacje stresowe staram się właśnie przekształcać w coś pozytywnego i myśleć pozytywnie. Czujesz się, jakbym oglądała jakiś filmik właśnie z roku 2014, jak nasze laski wydały te kamery i coś opowiadały. Czuję taki vibe. Ja kiedyś oglądałam Fausti i właśnie my jesteśmy z Fausti w tym samym wieku, a ja oglądając ją miałam wrażenie, że w ogóle jesteś starsza ode mnie, nie wiem czemu, ale oglądałam. I moja siostra też oglądała. Tak. Świat jest mały. No, świat jest mały. I od razu jak właśnie Fausti zobaczyłam twoje 5 minut, to mówię, ja ją znam. No, i tak samo było z Hanią, bo skojarzyłam ją właśnie z TikToka. Chyba nie chciałabym się budzić w niczyim ciele. Jakby wolałabym przeżyć sama swoje życie i dążyć do jakiegoś celu, by być kimś takim jak osoba, którą chciałabym być na jeden dzień. Ja mam odpowiedzieć, to chciałabym być chmurką, bo ogólnie mamy wiele wspólnych cech. Na przykład chmurka jest weganką, ja też powinna, jest powinna, ja też, jest Lusia, ja też, jest blondyneczką, ja też. Fajnie, człowiek sobie puści twój podcast albo coś po prostu słuchać w tle, bo ci tobie nie ma klienta. Ja się troszkę stresuję, muszę przyznać, ale z tego co pamiętam, to ogólnie byłam bardzo dumna z tego filmiku i najbardziej bałam się pokazać to Bartkowi. Ale ostatecznie będąc na twoje 5 minut pomyślałam sobie, wiesz co Bartek, wyślę ci ten filmik. Ogólnie Hania się właśnie bała mi, wiesz, się mówię, pokazuj, i nie chciała pokazać w ogóle tego filmu. Dopiero jak pokazała wszystkim na projekcie, tak. To dopiero teraz zaczęliście. Tak, mogę puszczać, puszczać i będę na... Dobra. Gdzie wy tu się zaplątaliście? Gdzie wy znowu wleźliście? No cześć. Nazywam się Hania, mam 21 lat i jestem na 3 roku. Wait for it. Budownictwa. Czy widzę siebie w roli kierowniczki budowy? Fajna ta kreka, pasuje ci. Czy widzę siebie w roli influencero internetowej osoby? Tak. I łatwo mi to stwierdzić, bo po prostu I'm already this person. Powiedziałam already. Zabieram głos. Ale miałam
Dobre plusy. Banana. Przede wszystkim zabawę i przeżycia życia, którego nie będę żałować. Nagrywając to bierze mnie rozkmina, że tak naprawdę mam zajebiście duże szanse. I to tylko ode mnie i od przycisku wyślij zależy. Dostałam szansę i rozwijam żagle. Jakimi trzema słowami opisują mnie znajomi? Nieszablonowa, estetyczna i pobudzająca. Jak radzę sobie w stresowych sytuacjach? Staram się namierzyć problem i po prostu go rozwiązać. Zadaniowiec. W ciele kogo chciałabym się obudzić? Przyznam, że to jest ciekawe pytanie i nie odpowiem, że w ciele Ilona Maska, żeby się podlizać. Chcę, że właśnie zdaję sobie sprawę, że jakakolwiek inna odpowiedź poza Ilonem Maskiem będzie. Powiedzieć, że obudzić w jego ciele. Chętnie obudziłabym się w ciele jakiegoś tajnego amerykańskiego agenta, który wie o wszystkich teoriach spiskowych. To jest fajne, to jest fajne, to jest bestowe. To jest z tego Patryka. Tak, tak. Yeah. I wypróbowałabym mnie, to jest sikać na stojąco. A później mówi, chłopaki, zakaz sikania na stojąco, wszyscy siadamy. Ja jak usłyszałam to pytanie, kim chciałbyś być, to też sobie pomyślałam, że jakiegokolwiek faceta, bo chciałabym wiedzieć, jak to jest mieć. To się da zarażować. Jeżeli chodzi o supermoce, nic nie ma podjazdu do teleportacji. Teleportacja jest super, jest jak super szybkość, albo jak nie wiem. O teleportacji zawsze myślałam, jak stałam na takim zimnym przystanku, jadąc do szkoły, jeszcze w swoim starym mieście i tak mi było zimno, że już tylko myślałam, żeby się teleportować do szkoły, żeby już mi było ciepło. W wieku 15 lat. Spędziliście ze mną te 2-3 minuty i... Prawie 4 minuty. Może do zobaczenia. Na koniec zostawiam wam moje sąsiady. Kobietki! Słodka. Fajna. Super. Każdy był inny na swój sposób. Twój mi bardziej przypominał taki właśnie vibe TikToka. No i dobra, i co sądzicie o misiakach? Misiaki wszystkie fajne, mi się podobały. Tak jak wspomniałam, każdy z nich miał inny vibe. U Bartka to było śmieszkowanie, u Faustynki to było bardziej vlogowanie, a u Hani było to taki bardziej TikTokowy vlog. Ja teraz jak siedzę i oglądam, obejrzałem te wszystkie filmiki, to chciałam od razu powiedzieć, że co wam to powiedziałem, że Bartka filmik był trochę cringe'owy. Chodziło mi o to, że widać było na filmiku, że ty sam cringe'ujesz w trakcie tych żartów. Tak. I to było, dało się to odczuć. A u dziewczyn było tak, że one, wiesz, że miały... Myślałyśmy, że to śmieszne. Ja z chmurką to sama się zaśmiałam pod nosem, nie? Jakby ja miałam tak, że miałam bekę z własnych żartów i jakby robiłam to jako bekę, nie? Beka. Bo tu chodzi, moi mili, o dobrą zabawę. Mamy się dobrze bawić wszyscy. Ja się bardzo dobrze oglądam. Karol mówił, że dopiero przeglądał po tym, jak była wybrana chyba setka. Ale 100 filmików obejrzał. 100 filmików obejrzał. A ileś tam, no to 100 przyszło dalej z tych 5000 i potem zdycha była. Ja bym chciał obejrzeć taki najgorszy, taki totalnie najgorszy. Niektóre są tak, niektóre są publiczne na YouTubie i są, kurczę, świetne. Są a ja słyszałam ogólnie z prywatnych źródeł, że niektóre osoby wysyłając swój filmik dawały to na prywatne i to od razu ich wykluczyło i nie mówię. No, ale na TikToku nawet widziałem, że... Jak na prywatne, na publiczne? Nie, na prywatne i wtedy wysyłali to na przykład do zgłoszenia i oni oglądając to nie mogli tego odtworzyć, więc automatycznie byli usuwani. A nie publiczne, musieli na publiczne. Ale na TikToku to widziałem, że ktoś się próbował w ogóle, a bo Chris tylko wybrał sobie kilka, mojego nawet nie zobaczył, a był na prywatnym i napisała, że był na prywatnym. Ale niektóre odrzucali, kiedy w formularzach ktoś zaznaczył, że nie jest pełnoletni, że nie ma możliwości przeprowadzenia się. Jakby to były odpowiedzi, które od razu powodowały, że ktoś, wiecie, out miał. Żeby przesiać taką ilość osób. Dokładnie taki komentarz przeczytałem. No, dałem filmik specjalnie na prywatny, żeby sprawdzić, czy będzie więcej wyświetleń, ale nadal mam zero. Ktoś sam się wkopał, nie? No, to tak. No właśnie. Subskrybujcie ten kanał oczywiście, żeby być na bieżąco i widzieć filmy, które są codziennie o 17 na naszym kanale. No i co? Do jutra. Trzymajcie się.